Dariuszosze, witam Państwa w programie Punkt Widzenia Telewizji DAM. Moim Państwa gościem wiceprezydent Radomiarz Zawodnik, wiceprezydent odpowiadający m.in. za służbę zdrowia. Witam Panie Prezydencie. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie Prezydencie, Radomski Szpital Specjalistyczny, szpital jednoimienny o profilu zakaźnym. Jak wiemy, nie ma tam już pacjentów, którzy zostali hospitalizowani z powodu innych schorzeń. To już jest rzeczywiście tylko szpital zakaźny. No tutaj małe sprostowanie, jeszcze kilku pacjentów hospitalizowanych na inne schorzenia. Jeszcze są, bodajże ich jest 5. No i faktycznie musimy albo ich wypisać do domu, albo będziemy chcieli przewieźć ich do innych placówek medycznych. No jeżeli tych kilku pacjentów, że tak powiem, wypiszemy lub przewieziemy do innych placówek, wtedy już faktycznie innych pacjentów nie będzie. 68 pacjentów z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem, 42 osoby czekają na wyniki badań, to są osoby z podejrzeniem zakażenia. Panie Prezydencie, badaniu poddał się także dyrektor szpitala, pan Marek Pacyna. Tak, faktycznie było podejrzenie, że dyrektor Pacyna mógł się zarazić, ale wiem na 100%, że wynik jest negatywny, a dyrektor Pacyna, chociaż w tym momencie jest hospitalizowany, bardzo dobrze się czuje, notabene dzisiaj kilkakrotnie z nim rozmawiałem telefonicznie i nawet mogę powiedzieć, że zdalnie bardzo mocno pracuje, więc przy tej okazji też chciałbym podziękować wszystkim tym, którzy są na pierwszej linii frontu, bo faktycznie wykonują tytaniczną pracę, bo są też oczywiście osoby, które są na zwolnieniach czy na opiece nad dziećmi, a w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym jest to liczba około 500 pracowników, a ci, którzy pozostają, faktycznie wykonują świetną pracę, za co im serdecznie dziękujemy. No właśnie, jaka jest na dziś tak naprawdę sytuacja w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym, bo to od niedawna szpital jednoimienny, więc troszeczkę zmienił zakres swojej działalności. Dokładnie zmienił zakres swojej działalności, ale też trzeba przypomnieć, że w chwili, kiedy dostaliśmy polecenie wojewody o zamienieniu Radomskiego Szpitala Specjalistycznego na szpital jednoimienny, my mieliśmy innych pacjentów, tych niezarażonych koronawirusem, około 200, więc potrzebowaliśmy czasu, żeby tych pacjentów wypisać do domu lub przewieźć do innych szpitali. Dzisiaj, tak jak już powiedziałem na wstępie, tych pacjentów jest dosłownie kilku i myślę, że dziś, może jutro, tych pacjentów już w Radomskim Szpitalu nie będzie. Poza tym też trzeba przypomnieć, że oprócz tego w Radomskim Szpitalu działają niezakaźne dwa oddziały. Jeden to jest ZOL, czyli opieka długoterminowa, drugi to jest nefrologia z dializami. Jesteśmy szpitalem, jako jedynym szpitalem na terenie ziemi radomskiej, który dializuje pacjentów, więc tej usługi medycznej nie mogliśmy zaprzestać, ponieważ chorzy na choroby nerek także wymagają codziennej opieki. Co 2-3 dni muszą być dializowani, więc tą usługę musieliśmy realizować. Mamy przypadek jednego lekarza zakażonego koronawirusem. To jest przypadek już potwierdzony. No, jak informuje szpital, do zakażenia nie doszło na terenie placówki. Tak, ten lekarz najprawdopodobniej koronawirusa przyniósł z domu. Wiemy, że pozostali domownicy tego lekarza są zarażeni koronawirusem. Lekarz, kiedy powzięliśmy informację, że może być zarażony, automatycznie został odsunięty od pracy, a personel, który miał z nim kontakt, został decyzją sanepidu wysłany do domowej kwarantanny. Oczywiście wszyscy pracownicy zrobili wymazy, ich próbki są w badaniu. Zresztą to nie tylko ci pracownicy, bo tych badań wśród personelu praktycznie codziennie wykonujemy kilkadziesiąt. Zależy nam na tym, żeby personel czuł się pewnie, że chociaż zapewniamy środki ochrony bezpośredniej, dajemy także tą możliwość i badamy swoich pracowników, bo faktycznie wykonują ciężką pracę, a to jakieś bezpieczeństwo z tyłu głowy, że nie są zarażeni, także jest potrzebne im, dla ich dobrego samopoczucia i także członkom ich rodzin, bo codziennie oni wracają do domu i faktycznie normalne życie rodzinne także muszą prowadzić. Mówił Pan o osobach, które będą transportowane do innych placówek. Mówimy tutaj o osobach, które nie są zakażone koronawirusem, do Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego czy gdzie indziej?
Możliwe, że do Mazowieckiego. Jesteśmy w trakcie. Chociaż tam mamy problem, panie prezydencie, przecież. Tak, faktycznie jest tam bodajże około jeszcze 20 pacjentów, którzy są zarażeni koronawirusem i w dniu dzisiejszym o godzinie 10 było spotkanie w Urzędzie Wojewódzkim z wicewojewodą, dyrektorem Wydziału Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego, powiatowym inspektorem sanitarno-epidemiologicznym, no i dyrekcją naszego szpitala i zarządem szpitala na Józefowie. Rozmawialiśmy o różnych bolączkach, które w tym trudnym okresie dotknęły szpitale. Mówiliśmy o braku personelu, także o potrzebnym sprzęcie medycznym, który jest niezbędny, ale także o przewożeniu pacjentów nie tylko między tymi dwoma radomskimi szpitalami, ale także innymi szpitalami na terenie ziemi radomskiej, bo faktycznie musimy zapewnić funkcjonowanie systemu opieki zdrowotnej w naszym mieście w 100%. Jeżeli Radomski Szpital Specjalistyczny jest już tym szpitalem jednoimiennym, to szpital na Józefowie musi być od chorych na koronawirusa oddzielony, żeby pacjenci chorzy na inne schorzenia mogli w sposób bezpieczny być hospitalizowani, być leczeni. Na tym nam zwykle zależy. Oczywiście kwestia samych przewożenia pacjentów też jest kwestią skomplikowaną. My możemy dwóch, trzech pacjentów dziennie przyjmować, bo to także jest skomplikowany proces, bo tak jak już mówiłem, jeszcze kilku pacjentów niezarażonych mamy na terenie naszego szpitala, a dodatkowo każdy oddział, który jest przemianowany na oddział zakaźny, musi być do tego przygotowane. Muszą być śluzy, brudna, czysta, żeby personel, który przychodzi do pracy, miał możliwość w sposób właściwy się do tej pracy przygotować i wychodząc z pracy też miał zapewnioną możliwość zdjęcia w sposób bezpieczny, ubrania ochronnego, dokonania toalety, żeby w sposób bezpieczny móc wrócić do domu. To jest jedna kwestia. No dobrze, panie prezydencie, przepraszam, że przerwę. Mówił pan o ponad 20 osobach jeszcze zakażonych koronawirusem, które przebywają na Józefowie, tak? Tak. Czy one trafią na Tochtermana? Sukcesywnie będą ci pacjenci przewożeni, ale tak jak powiedziałem, dwóch, trzech dziennie, bo to jesteśmy w stanie robić, ale dzisiaj rozmawialiśmy z wojewodą, rozmawialiśmy także o możliwości przewiezienia tych pacjentów do innych placówek medycznych na terenie województwa mazowieckiego, tak, żeby faktycznie w 100% Józefów był czysty, ale z drugiej strony też mogę powiedzieć, że ci pacjenci dzisiaj zarażeni, w większości są to pacjenci łóżkowi, którzy nie są w stanie sami jeść, czy zrobić toalety, więc faktycznie przyjęcie takiego pacjenta, który przede wszystkim ma inne schorzenia, tak? To jest pacjent neurologiczny czy kardiologiczny. Koronawirus jest tym schorzeniem dodatkowym. On musi mieć zapewnioną odpowiednią opiekę, więc żeby zapewnić taką, przyjmując takiego pacjenta, my musimy być w 100% pewni, że taką opiekę jesteśmy mu w stanie zapewnić. I to dlatego tych pacjentów przyjmujemy sukcesywnie. Zresztą taka informacja była od wojewody, kiedy była informacja dotycząca tego, że będziemy szpitalem jednoimiennym. Prośba była taka, żebyśmy tych pacjentów naszych sukcesywnie wypisywali lub tych, którzy wymagają dokończenia leczenia, żeby to leczenie w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym dokończyli. Od pierwszego przypadku osoby z potwierdzoną chorobą COVID-19 w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym do teraz 210 osób. Mówimy tutaj o personelu medycznym i pacjentach. Co pan sobie myśli, kiedy pan słyszy takie wypowiedzi, że szpital na Józefowie to drugie Kosowo, mała Syria? Na pewno nie można, że tak powiem, aż tak mocnych porównań tutaj stosować. Wiadomo, sytuacja jest ciężka. Szpital na Józefowie nie był szpitalem zakaźnym, nie był przygotowany, przede wszystkim nie posiadał dostatecznej liczby materiałów ochrony bezpośredniej. To spowodowało zarażenie między personelem, między pacjentami, ale wydaje się, że dzisiaj powoli szpital na Józefowie wraca do normalnego funkcjonowania, a my musimy zrobić wszystko, żeby faktycznie szpital na Józefowie był w 100% wydolny leczniczo, bo na tym nam zależy. Na tym zależy prezydentowi Radomia i na tym zależy wszystkim mieszkańcom Radomia, bo faktycznie jeżeli ktoś jest chory, musi być zapewnione miejsce, gdzie w sposób bezpieczny może być przywieziony i w sposób bezpieczny może być realizowane jego leczenie. Mówił pan o tym, że rozmawialiście w Urzędzie Wojewódzkim o sprzęcie, który jest potrzebny w obecnej sytuacji, w stanie epidemii dla Radomskiego Szpitala Specjalistycznego i nie tylko. Caritas zbierał pieniądze, Radomska Caritas zbierała pieniądze na respiratory, tak? I na urządzenie do odkażania karetek. Dokładnie. I oprócz
Caritasu jest bardzo wiele przedsiębiorców, osób prywatnych, którzy w tym trudnym okresie nam pomagają. Czy przekazują środki finansowe, czy przekazują, nie wiem, chociażby wodę mineralną, środki ochrony bezpośredniej. To jest niezwykle ważne, że mieszkańcy Radomia widzą tą trudną sytuację i także stają na wysokości zadania i jak potrafią, pomagają. Każdy grosz się liczy i mogę zapewnić wszystkich mieszkańców Radomia, że te pieniądze, które będą przekazane, czy to na pogotowie, czy szpital, czy wprost na konto gminy miasta Radomia, w 100% będą przeznaczone tylko i wyłącznie na walkę z koronawirusem. I z tych pieniędzy będziemy kupować potrzebny sprzęt, potrzebne środki ochrony bezpośredniej. Dwie bursy w Radomiu zostały przeznaczone na noclegi dla personelu medycznego Radomskiego Szpitala i szpitala na Józefowie, by lekarze, pielęgniarki mogli szybciej dotrzeć do pracy. Może nie chodziło tutaj przede wszystkim o szybkie dotarcie do pracy, a przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa rodzinom personelu medycznego. Po prostu pielęgniarki czy lekarze obawiają się powrotu do domu, ponieważ w domu są ich dzieci, czasami ich rodzice i ewentualnie zakażenie mogłoby spowodować większą tragedię. Więc dlatego wyznaczyliśmy takie dwa miejsca. Osobno dla pracowników szpitala na Tochtermanie, na osobno pracowników szpitalnych w Józefowie, żeby oni mogli w sposób bezpieczny dla ich rodzin odpocząć, wyspać się i żeby w pełni sił mogli wrócić do pracy. Wydaje się, że to w tych trudnych czasach taka drobna sprawa, ale niezwykle potrzebna dla pracowników obu szpitali. Radom walczy zresztą jak wszystkie miasta w Polsce z epidemią koronawirusa, ale też dobre informacje płyną z Radomia. Pójdą w Polskę nowe testy. Testy na koronawirusa. Producentem jest jedna z firm, która ma ulokowaną swoją fabrykę w Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Radomiu. I to są testy stuprocentowo polskie. To bardzo dobra informacja, bo wydaje się, że w tych trudnych czasach przede wszystkim polska gospodarka musi być gotowa na dostarczanie niezbędnych produktów. Czy to mówimy o testach, czy mówimy o maseczkach, czy kombinezonach, musimy być w stanie sami wyprodukować te testy, bo nie wiemy, czy transport z innych państw jest dla nas stuprocentowo bezpieczny i czy i ten, że tak powiem, kanał zawsze w którymś momencie może być zerwany. Dlatego my musimy być w 100% samowystarczalni, a to, że radomska firma będzie produkowała te testy, to tylko chwała tej firmie. Zresztą firm unikatowych w naszym mieście, które naprawdę są świetnie postrzegane na rynku międzynarodowym, jest bardzo wiele. Mamy się naprawdę czym chwalić, a w tym trudnym czasie cieszymy się, że taka firma, która prowadzi produkcję medyczną, jest w naszym mieście i te testy będą produkowane właśnie w Radomiu. To tak na koniec, bo czas nam na to pozwoli. Chciałem pana o to zapytać, no bo tak, wszystkie informacje zdominowane są tym, co dzieje się wokół koronawirusa i wokół walki z epidemią. Budowa Centrum Rehabilitacji przy ulicy Narutowicza, to już tak na koniec, panie prezydencie, ona dobiega końca. Termin nie jest zagrożony. Termin oczywiście w żaden sposób nie jest zagrożony. Realizacja tej inwestycji jest realizowana zgodnie z harmonogramem, a mogę nawet powiedzieć i odpukać, że troszeczkę ten harmonogram wyprzedzamy. Jest taki jeden malutki problem. W kwietniu miała być w części inwestycji realizowane przejście podziemne między tym nowym pawilonem a tym budynkiem, gdzie dzisiaj jest oddział zakaźny, ze względu właśnie na tą sytuację epidemiologiczną, przesunęliśmy realizację udrożnienia tego przejścia na termin późniejszy, ale wszystkie pozostałe prace realizowane są, nawet wyprzedzamy harmonogram, więc myślę, że jeszcze w tym roku będziemy się cieszyć z nowego pawilonu ginekologiczno-położniczego, a widać, że w tej trudnej sytuacji faktycznie te inwestycje w służbę zdrowia są niezwykle potrzebne, nie tylko z budżetu miasta, ale mam nadzieję, że tak że z budżetu centralnego. Ja też się zastanawiam, zresztą i radomianie się zastanawiają, kiedy, miejmy nadzieję, stan epidemii, w ogóle generalnie to wszystko, co się dzieje teraz w kraju, wreszcie się skończy i znajdziemy się w nowych czasach, panie prezydencie. Jak szpital sobie poradzi w nowych czasach, bo przecież jest szpitalem jednoimiennym, więc wróci do poprzedniego funkcjonowania, rozumiem, tak?
No oczywiście, nie wyobrażam sobie, żeby była inna sytuacja. W szpitalu jest 19 różnych oddziałów i one faktycznie po tym trudnym okresie muszą wrócić w 100% do wykonywanej pracy, którą wykonywała przed epidemią, a dzisiaj skupiamy się w 100% na walce z koronawirusem i mam nadzieję, że w końcu wyhamuje liczba nowych zakażonych i w końcu. No i liczba zgonów niestety. Liczba zgonów także. No niestety jest to przykra sytuacja, ale z drugiej strony też można powiedzieć, że pacjenci, którzy są w szpitalach, często trafiają do tych szpitali z innymi schorzeniami i faktycznie to dodatkowe zakażenie koronawirusem potęguje chorobę, którą dany pacjent ma. Musimy sobie z tym radzić. Robimy to najlepiej jak potrafimy, a mam nadzieję, że tych ozdrowieńców będzie jeszcze więcej niż do tej pory. Bardzo dziękuję za rozmowę, za poświęcony nam czas. Jerzy Zawodnik, wiceprezydent Radomia, był moim Państwa gościem w programie Punkt Widzenia Telewizji Dami. Dziękuję Panie Prezydencie. Dziękuję pięknie. Dziękujemy Państwu. Do zobaczenia, do usłyszenia.